Białostocka prokuratura okręgowa po trwającym kilka lat postępowaniu umorzyła sprawę Anny P., której kilkanaście osób pracujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach zarzucało zastraszanie i nękanie. Śledczy ustalili, że pomiędzy kadrą uczelni istniał konflikt, jednak zdaniem prokuratury część wskazywanych przez pracowników działań w ogóle nie naruszało praw pracowniczych, a te, które naruszały, bo były i takie, nie były uporczywe ani złośliwa, a taki jest warunek zaistnienia przestępstwa. Z decyzją prokuratury nie zgodziło się kilkoro podwładnych byłej kanclerz. Teraz o dalszych losach sprawy zdecyduje sąd, do którego trafiły zażalenia pięciu osób. Przypomnieć należy, że to nie jedyny kłopot byłej kanclerz suwalskiej uczelni. Śledczy od ponad trzech lat pracują również nad sprawą zarzuconej jej w lutym 2016 roku korupcji.